Paweł Edmund Szelecki był pierwszym Polakiem, który w celach naukowych odbył podróż dookoła świata. Wszedł do grona słynnych odkrywców i już za życia był zaliczany do najwybitniejszych badaczy Australii. W XIX wieku w Australii poznane były właściwie jedyne wybrzeża. Wielka Brytania, która założyła w Australii swoje kolonie, traktowała ją jako miejsce syłki więźniów. Strzelecki, wpływając do Sydney, spodziewał się, że znajdzie się w stolicy przestępczości. Przeżył jednak miłe zaskoczenie, co podsumował słowami. Zastałem jednak tej nocy na ulicach Sydney obyczajność i spokój, jakiego nie oglądałem nigdy w żadnym porcie Zjednoczonego Królestwa. Strzeleckiego namawiano do podjęcia wypraw w kierunku północnym, ale on wolał skierować się na południe, uznając najpilniejsze zbadanie nieznanego wówczas odcinka Wielkich Gór Wododziałowych. Podczas swojego czterolotniego pobytu w Australii i na Tasmanii przeprowadził 3 wielkie wyprawy w głąb kontynentu. Każda z nich odfitowała w cenę odkrycia. Wysłałem pierwszy podróż w głąb australijskiego landu. Strzelecki wyruszył w lipcu 1839 roku. Jej trasa wiodła mało wówczas znane góry Błękitne i Doliny Górnego Wielu Rzeki Grus. Miałem do wyboru tylko jedną drogę, iść naprzód. Zdwoiłem przeto tempo marszu, wchodziłem do góry i schodziłem na dół. Spinałem się i zjeżdżałem. Czołgałem się, aż znalazłem się w środku lasu z wysokimi i gęstymi paprociami, uginającymi się pod ciężarem padającego wciąż deszczu. Mój dalszy marsz przypominał raczej pływanie niż chód. Thank you.
końcu Szczelecki znalazł nieoznaczone na mapie ludzkie osiedle i kontynuował swoją podróż. Szczęście uśmiechnęło się do niego w okolicach Bathurst, gdzie natrafił na ślady złota. Pierwszego grudnia 1839 roku Szczelecki wyruszył w głąb nieznanego lądu po raz drugi. Idąc na wschód, Szczelecki odkrył i zbadał najwyższe pasmo gór wododziałowych – Góry Śnieżne. 15 lutego wspiął się na mierzący 2228 metrów szczyt, który okazał się najwyższą górą Australii. Polski badacz nazwał go Górę Kościuszki, a sam tak opisał ten moment. Szczególny wygląd tego wierzchołka uderzył mnie tak silnie przez swe podobieństwo do kopca w Krakowie, usypanego na grobie bohatera narodowego Kościuszki, że choć w cudzym kraju, na cudzej ziemi, ale wśród ludu ceniącego wolność i jej obrońców. Nie mogłem powstrzymać się od tego, żeby nie nadać temu szczytowi nazwy Góra Kościuszki. Rozległy widok ze szczytu pozwolił odkrywcy ustalić położenie źródeł rzeki Murray, najdłuższej rzeki kontynentu. Po przekroczeniu gór wododziałowych, Szczelecki wkroczył do krainy nietkniętej stopą białego człowieka. Na cześć gubernatora Nowej Południowej Walii nazwał ją Gippsland. Odkryty przez Szczeleckiego Gippsland miał także groźniejsze oblicze, o czym podróżniki przekonali się po przekroczeniu rzeki, którą nazwał Latrobe. Wkrótce konie wierzchowe i juczne osłabły i trzeba było je zostawić. Moi przyjaciele i nasi ludzie, spieszeni i zmuszeni do niesienia na plecach swoich rzeczy, po paru dniach zostali doprowadzeni prawie do ostatecznego wyczerpania. Ja przeciwnie, skromny i powściągliwy w jedzeniu i piciu, mając ze sobą przed tą wyprawą 3000 mil przebytych na piechotę, z ciężarem o wadze 45 funtów na plecach, nie odczułem za bardzo zmęczenia i słabości. Wreszcie po tysiącnych niebezpieczeństwach, gdzie groziło mi, że ich utracę, spodobało się opatrzności, że ich doprowadziłem do Port Phillip, żywych, ale podobnych do szkieletów. Ja również wyglądałem jak szkielet, okryty łachmanami, prawie bez spodni i butów.
19 maja 1840 roku wycieńczeni uczestnicy wyprawy dotarli do Melbourne, które było wtedy jeszcze małą osadą. Strzelecki spędził tam 41 dni, przygotowując raport z wyprawy i mapę Gippslandu. Po zakończeniu badań terenowych na Tasmanii Strzelecki wrócił do Sydney, gdzie zabrał się do przygotowania gigantycznej mapy geologicznej odkrytych przez siebie terenów i porządkowania zapisków z wypraw. Strzelecki z względu na zdrowie postanowił wrócić do Anglii. Droga do Europy obfitowała w wiele ciekawych przystanków. Ostatecznie 25 października 1843 dotarł do Londynu, tym samym kończąc swoją 9-letnią podróż naokoło dookoła świata.